gdzie my jesteśmy? Kto widzi, gdzie jesteśmy? Nadszedł ten dzień. Nadszedł ten dzień, moi drodzy. Co prawda, lecimy 3 dni przed czasem. Ale... Nic w tym złego. Nic w tym złego. Będziemy mieli dłuższy pobyt w Polsce. Także fajnie. Jesteśmy prawie, że dwie... Ile godzin jesteśmy przed czasem? 2 godziny przed lotem. I wyobraźcie sobie, już mogliśmy oddać bagaże. Jestem w szoku. Nie było żadnej kolejki, po prostu weszliśmy, oddaliśmy, poszliśmy dalej. Także rewelacja. A Radek, zobacz, tutaj też nie ma kolejki. Tutaj zawsze jest kolejka. Pięknie. Dobra, do potem. Pamiętacie, tutaj zawsze były kolejki? No, kolejek nie ma. Obowiązkowe maseczki, oczywiście. Ale zobaczcie, jak mało ludzi. Jestem w szoku. Halo! O, masakra te maski, co? Stoi nasz Ryanair. Tutaj piliśmy piweczko. Proszę? To chyba nasz. Zobacz, nasze walizki jadą. Czy jadą nasze walizki? Najlepsze jest to, że... Nie z kartą. Najlepsze jest to, że oboje... Oczywiście, że można było, Radek. Najlepsze jest to, że oboje mamy nowe walizki i nie wiem, czy je rozpoznamy. Chciałabym, żebyśmy zmierzali do tego samolotu, ale zmierzamy do tego. Też jest dobrze. Absolutnie nie żałuję, cieszę się na maksa, bo zobaczymy rodziców, także wiecie. Także wiecie. W sumie to nie jest tak źle. Zobaczcie, wszystkie środkowe siedzenia są wolne. Chyba, że są rodziny. My dostaliśmy darmowy upgrade, czyli mamy pełno miejsca, bo jesteśmy przy wyjściu. Nie jest źle. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Sorry, znowu świecę się jak pory się jaja, ale coś wam muszę powiedzieć. Chcemy oglądać z Radkiem film i chcieliśmy wstawić tu, zobaczcie. Nie wziąłem szybokręta. O Boże, ale się uśmiałam. Nie no, spoko. Moi drodzy, ja to muszę nagrać. Widzicie, tutaj nie było stolików, bo mamy magiczne stoliki ukryte w oparciu. Patrzcie. No dobra, mniejsze symalony wychodzą z tego oparcia tutaj, zobaczcie. W szoku jestem. A ty? Nie? Wiedziałeś? Aha, wiedziałem. Wszystkie inne te działają, tylko po prostu nasze nie działa, bo my mamy to szerokie, takie wiecie, wyjście ewakuacyjne. Spoko, mądry pomysł. Moi drodzy, teraz trzeba wypełnić taką kartę, żeby było wiadomo, gdzie zostajemy. Wiecie, to chodzi o koronawirusa, sorry, jak krzyczę. Nie wiem, czy będzie za głośno, czy za cicho, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale teraz trzeba wypełnić taką kartę. Imię, nazwisko, gdzie zostajecie, gdzie jesteście zameldowani i takie pierdoły, osoba do kontaktu. A kiedyś właśnie sobie przypomniałam i Radkowi opowiedziałam, że jak latałam, jak jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, to wypełniało się takie małe karteczki wielkości paszportu i tam właśnie wpisywaliśmy wszystkie dane, jak wlatywaliśmy do Anglii. I z tym szliśmy do celnika, tak? Celnika. I oni, wiecie, decydowali, czy możemy wjechać do Anglii, czy nie możemy wjechać do Anglii. Takie, tak mi się przypomniało w związku z tą właśnie tutaj karteczką. Ooh.
Jesteśmy! Jak podróż? Siku! Siku ci się chce? Mi się nie chce. Do zaraz, o! Witajcie! Witamy w Polsce! Hello! Hello! Jesteśmy w Polsce, doleciliśmy 10 minut przed czasem. Radosławowi chce się siku. Ja dalej się błyszczę. Coś chyba moje psie jajce będą na twarzy przez całe lato. Coś tak czuję. Myślę, że zmienię kanał, nazwę kanału na okres letni. Jolka psie jajco. Teraz jak poszedł, bo on się wstydzi w ogóle, jak ja to mówię. Jesteśmy już... Tak, super. Taka mała ciekawostka, moi drodzy. Jak wylatywaliśmy z Anglii, to podchodziliśmy z maseczkami i w maseczkach podchodziliśmy normalnie do okienka i w maseczkach przechodziliśmy. A tutaj widzę, we Wrocławiu każą ściągnąć maseczkę. Także chociaż troszeczkę na to patrzą, bo w Anglii zupełnie nie. Jest Radosław. Chciałam powiedzieć, że jest jasno, ale to są takie niebieskie płótna. Nauczenie, doświadczenie, wzięliśmy auto, można powiedzieć, w troszkę lepszej wypożyczalni. Zobaczymy, jak to zadziała. Emotion tam jest. Także jesteśmy. Jezu, powiem wam, że jestem tak strasznie podekscytowana tą podróżą do Polski. Chyba nigdy się na żadną podróż tak nie cieszyłam. A ty? To mój pomysł. Naprawdę, ogólnie, żeby wiecie, żeby przyjechać do Polski, żeby zobaczyć rodziców, wyściskać ich. Ja wiem, że byliśmy w lutym i to niby nie jest tak dawno temu, ale no, to było zupełnie inne doświadczenie. Ale... ogólnie tam idzie team z Ryanaira. Najlepsza obsługa ever. Nie wiem, o co chodziło. Mieli mundurki na sobie bas, by uzyzy. Nie takie Ryanairowe, ale jedna dziewczyna, która nas obsługiwała, po prostu była rewelacyjna, prawda? Tak. Ogólnie bardzo fajna obsługa. Co chciałeś powiedzieć? Już zrobiłem siku. No, okej. Okay. Także teraz bierzemy auto i spotkamy się za chwilę. Pełne skupienie. Wyprostuj się. Nie mogę... Panowie, przepraszam. Nie mogę uwierzyć. To jakoś się zachowuje czasami. Nawet Straż Graniczna się śmiała w Radosław. Nawet Straż Graniczna śmiała się z Radosława twerkowania. Moje kochanie, nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ale mamy nowiusieńkie auto, którego będziemy pierwszymi użytkownikami. Oj, powiem wam, że jestem troszkę przerażona. Co prawda, tak jak mówiłam, Radek by kupił dobre ubezpieczenie, ale się boję, powiem wam szczerze, że się boję. Jest godzina 23, właśnie wybiła. Jest bardzo, bardzo ciepło. Ja naprawdę się cały czas tak świecę, co to... Ja wam powiem tak, o, używam znowu z tematu na temat. Używam tego olejku z dobrych molekuł z tej firmy, o której wam mówiłam. Po prostu jest prześwietny i wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze robi mi na buzie. I dlatego pewnie się tak świecę dzisiaj, bo dużo dałam. Powiedziałam, że będę leciała. Ale jestem na maksa podekscytowana. Powiem wam teraz już, że do celu mamy jakieś 20 minut tylko. Także niedaleko, niedaleko. Do domu nie jedziemy. To z pewnością, ale ładny kolor, ale małe. Ale kolor przepiękny. To jest, jak nienawidzę czerwonych aut, to takie auto czerwone bym chciała, że wam pokazuję. Patrzcie, jaki piękny kolor. Bebe, jeszcze moja walizka. Nie, nie, nie. Dwa drzwi. Ale to nie, to jest nowe auto, tak jak on mówił? No zobaczymy. No kolor jest przepiękny, taki miniący się. Bordowo, coś tam, coś tam. Odprysk, nie odprysk, ale ubezpieczenie Radek takie wziął, że co by się nie stało. Ale piękny jest. Kolor jest przepiękny. Dalej płacę 600, ale mam ubezpieczone... No nieważne, ile płacisz. Blacha razem nie żadna, naprawdę, ale kolor jest naprawdę przepiękny. Także dobra. Ja odpalam nawigację, bebe, tak? Papierek ja upuściłeś. Swoją, bo ja mam... Już możesz ściągnąć maskę. Powiedz jeszcze raz, co? Ja mam drzepa do nawigacji. Ja włączę. Wyślij mi tylko lokację. Dobrze, wyślę ci lokację. Także dobra, myślę, że jeszcze bebe, długa noc przed nami, co?
już masz humor. Jak mówiłam, tak jest, kochani, jest przejechane, ile mówiłeś? 26 km. No ale gdzie? Nie widzę. Przed chwilą było. No, ja jeszcze nie wiem, nie umiem tego. Jest wszystko basic. Nawet siedzenie mam takie pokrętło. Nawet w moim Fiacie jest inne pokrętło, wiecie, inaczej się siedzenie robi, ale no czuć nowości. On daje, powiem wam, salonem na maksa. Ma nawigację. Przejechane, 26,8 km. Wow, no mówili, że dopiero z salonu przejechało do nas. Jak ten hotel się nazywa? Dobra, już wciskam hotel. Moi drodzy, ja nie wiem, czy wy widzicie, ale ta kulka tutaj, a gdzie jest, powiększyłam, to nie widzę, to jest księżyc. Czy wy to widzicie? Patrzcie, jaki księżyc. Ogromny, co? Oj, co on się chowa za budynek, schował się.